Halo. Dzień dobry, witam. Wie pan co, ja jestem zainteresowany jednym glonojadem. Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxis Farm. A dzisiaj będzie ciekawie i o akwarium. Mam nadzieję, że interesujecie się akwarystyką, a jak nie, to zostańcie, bo będzie też coś fajnego o akwarystyce, ale na pewno będzie dzisiaj ciekawie. Bo dzisiaj, jak widzicie po tytule, jest nowy nabytek. Nowy nabytek w akwarium, dokładnie tak. No i pewnie zastanawiacie się, jak tam u mnie ryby. Ostatnio dosyć zaniedbałem to akwarium, przyznam szczerze, ale muszę je odkopać i trochę ponadrabiać to wszystko. No ale zresztą w dzisiejszym odcinku będziecie wszystko widzieć, bo moi drodzy, dzisiaj jedziemy po nowego stwora. Nowego stwora i będzie on dość duży, bo jak wiecie, zginął mi glonojad. O tym mówiłem chyba na live'ie, ale oczywiście nie wszyscy byli, także zginął śmiercią tragiczną i już wam pokazuję, jak to wyglądało, także zapraszam. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że spadł mi ten filtr. Teraz mam zabezpieczony go, jak widzicie, tutaj kamieniem, ale spadł mi on i ta gąbka jakby i glonojad wessał się w środek. Wyglądało jakby tam jadł, ale widocznie nie mógł wyjść, więc niestety zginął. No i tak właśnie z takiego glonojada, jak go hodowałem, był on taki. Wyhodowałem go chyba takiego. No tak niestety zginął. Ale moi drodzy, dzisiaj nie kupimy takiego, bo kupimy takiego. Kupimy takiego, no nawet takiego bym powiedział. Takiego glonojada, moi drodzy, kupimy, jak ta ryba trzy razy. Zobaczymy, jakie będą, może takiego, może trochę mniejszego, ale mam w planach kupić dużego, dobrego glonojada z racji tego, że moi drodzy, nie mówię wam jeszcze czemu, ale musi to być glonojad, bo inaczej te ścianki, widzicie, nie dają rady. Nie dają rady, musi to być duży glonojad, który poczyści to wszystko, jak widzicie. No a rybki rybkami, oprócz tego glonojada, wszystkie się fajnie trzymają. Te rybki pływają, dwie, te sumy takie na dole też są dwa, kosiareczki są trzy. Moi drodzy, co jeszcze tu mamy? Neonki są, są te rybki kolorowe, które ponoć miały żyć krótko, a żyją długo. Są labeo, labeo są dwie sztuki, ale jeden zawsze się jest taki jakiś, nie wiem, zestraszony i właśnie on jest tutaj. No i moi drodzy, właściwie tak to wygląda. W dzisiejszym odcinku sobie trochę porobimy, bo jedziemy tą po nowy nabytek. Zobaczymy, co pan ma, bo widziałem, że na Olixie ma trochę tego. Także moi drodzy, jedziemy dzisiaj po glonojada, nie takiego, ale takiego. Także czekajcie do końca, no i jeszcze oczywiście czyszczenie akwarium, jakaś może wymianka wody, filtra, tych wkładów do filtra, no i trzeba to pięknie zrobić. Także sam jestem ciekawy, jak ten glonojad będzie wyglądał. To jest glonojad Gibiceps. Jedziemy, zobaczymy, jak to wszystko wygląda u pana na miejscu. Także zapraszam was do oglądania, a my widzimy się już u pana. Także moi drodzy, glonojad już kupiony. Jest całkiem duży, tylko tu odbija się. Otworzymy go. Patrzcie. No. Z 15 cm ma. Były większe, ale kupiliśmy takiego. Żeby nie był za duży. Będzie rósł u mnie. Mam to buję. Także moi drodzy, jestem z powrotem i mamy już tą bestię tutaj. Nie wziąłem żadnego pojemnika i pan pyta, czy coś mam. A ja mówię, że nie, że folię. On mówi folię nie, bo przedziurawi. Także już wam otwieram i pokazuję, jak ta bestia wygląda. Patrzcie. Duży jest. Czekajcie, no. No taki jak ta ręka. No ciekawy jestem, jak on będzie sobie radził. Bo powiem wam, jest co tutaj sprzątać. Naprawdę jest, patrzcie. Także niech on idzie i moi drodzy, jestem ciekawy, czy będzie się dogadywał z rybami. Miejmy nadzieję, że tak. Zapłaciłem, moi drodzy, za tego glonojada 25 zł, także chyba jest ok. No. Jest duży. Jest duży. No dobrze. Także odlewamy tą wodę i go wpuszczamy. Ojojoj. No. Fajnie, fajnie. Patrzcie. Jaka bestia. Wow. Miejmy nadzieję, że będzie rósł i rósł. Także wpuszczamy go, moi drodzy. Zakręcamy, żeby czasem nic nie wyskoczył. I lecimy po sprzęt. Także mamy, moi drodzy, tutaj inny pojemnik. I tutaj odleję wodę, a go zostawię w tym. Chwilę będzie bez wody. Albo z małą ilością.
Zobaczcie, chwilę. Ma mało wody, się niecierpliwi. Także weźmy go już tutaj po prostu. No, niech on wychodzi. Niech on wychodzi. Patrzcie. Jest i poleciał. Ale wielki. Patrzcie, jaka bestia. Patrzcie to. Ale będzie działo, co? Oj, będzie. Także moi drodzy, w całej okazałości... O, jak przymrużyło oczko, widzieliście to? W całej okazałości widzicie go. No i zmierzmy go. No, dokładnie tak, jakbym rozwinął palec odtąd dotąd. Dokładnie taki. Patrzcie. Dokładnie. Nie wiem ile, 15. Ale fajnie mruga, to jest niesamowite. Patrzcie, bez latarki. Także moi drodzy, jak widzicie, takiego gronojada sobie sprawiłem. No i miejmy nadzieję, że będzie żył długo. Mówię, trzeba było kupić, bo akwarium już było w złym stanie bez tego przyjaciela. Ale teraz jest większy, także wyczyści. Jak nie wiem. A moi drodzy, my się nie żegnamy, tylko będziemy zobaczyć, jak on się zachowuje. Dam kamerę na statyw, zobaczymy, co robi, jakieś timelapsy i tak dalej. No i moi drodzy, czyszczenie akwarium. To też dzisiaj zrobimy. Może trochę pozmieniamy sobie, co i jak w tym akwarium. Zobaczymy, ile rybki, czy wszystkie żyją. I moi drodzy, dzisiaj wpuszczanie, oficjalne wpuszczanie młodej rybki. Także to dzisiaj też zobaczymy. Zobaczycie w sumie razem. No i działamy, filtr, wszystko trzeba pozmieniać, ale jest bestia. Kurczę. No jest wielki. Także miejmy nadzieję, że dobrze będzie się chował. Działamy dalej. Także moi drodzy, zaczynamy oczywiście od zdjęcia całej pokrywy, tak jak zawsze. Woda się trochę skraplała tutaj, ale nic nie szkodzi. Dajemy sobie to na łóżko. I moi drodzy, zdejmujemy. Oświetlenie wyłączamy, bo trochę się nagrzało. No i moi drodzy, przede wszystkim chciałem wam powiedzieć, że zrobiłem sobie czasownik na oświetlenie, że gaśnie o 22:30. Taka pora, wiadomo, fajna, że akurat może zgasnąć. No i tak sobie zrobiłem, a włączę się o godzinie 9:00, także tak wiecie, w razie jakbym chciał pospać i tak dalej, to się nie zapali. Tak to zrobiłem, bo kurczę, cały czas tam wchodzę, wyłączam, jest automatycznie i tak zostawię, także zobaczę, jak to się spisze, myślę, że ok. Dobra, to zostawiamy tak.
Lampy wyłączamy i bierzemy lampę i widzimy się za chwileczkę. Także moi drodzy, teraz idzie filtr, którego też wyłączamy. Najpierw wyłączę. Czekajcie, wyłączę w sumie wszystko. Całą listwę najlepiej odpiąć od prądu. No i teraz możemy sobie ładnie wyjąć cały filterek. Także robimy. Cały może za dużo powiedziane, chodziło mi głównie o to wszystko, o gąbkę i o cały filtr, ale pompka oczywiście zostaje, bo nie jest nam do niczego potrzebna. Jeszcze wymiankę wody zrobię, żeby była świeża woda, no i oczywiście później wpuszczanie tej malutkiej rybki, którą wam zaraz pokażę. A moi drodzy, jak już filtr i tą gąbkę całą mamy wyjęte, to pokażę wam, ile to brudu w sumie ma. Nie widzicie? Ale jest tego tu trochę. O. Także to jeszcze trzeba wypukać. Wyczyścić cały ten tutaj wkład. No i robimy to, także ja lecę to umyć, moi drodzy, i to już nie będę wam nagrywał tego. Później spuszczamy wodę, w sensie wymieniamy, podmieniamy te 20%. Jak tej wody będzie mniej, w ten czas czyścimy szybki. Szczególnie tą pierwszą tutaj od słońca, co jest. Czyścimy szybki i później zostawiamy robotę dalszą glonojadowi, ale trzeba mu wstępnie wyczyścić, także biorę to i widzimy się za chwilkę. Także moi drodzy, filtr już jest wyczyszczony, cały wyczyściłem. Był strasznie brudny, poza tym słaba informacja, bo tutaj w tej dziurce była część rybki. Także współczujemy i... Tym razem jest czyściutki, wypukany, tak samo tutaj. Był normalnie czarna woda, no nie czarna, brązowa, straszliwie brązowa. No ja już sobie podłączę ten filtr, bo nic już nie szkodzi, żeby on tutaj sobie stał, był. W sumie nawet mógłby być włączony, ale poczekamy. Także montujemy go. Raz, dwa. Dobrze, zamontowany. Kamyczek podpierający filtr jeszcze musi być. Ok. Wszystko jest, moi drodzy, tylko sprawdzę, czy napowietrzanie działa i lecimy dalej. Teraz, moi drodzy, biorę wiadro i biorę stąd wodę. Zabieram i przyniesiemy jej świeżą, ale przed tym oczywiście trzeba ogarnąć akwarium. Także bierzemy nie za dużo, spokojnie. Cyk. Najgorsze jest, wam powiem, trzymanie akwarium, jak ma się drewnianą, żywą podłogę. To jest najgorsze i podłoga zawsze u mnie ucierpi, ale staram się szybko wycierać, żeby nie wpijało to drewno. Także, no, tak jest najgorsze. Także, moi drodzy, nastał ten czas, kiedy wypuszczamy rybkę, ale mam wrażenie, że ona dużo nie urosła, ale sami ocencie. Ona jest teraz, kurczę, ma... No, nie urosła za dużo, chyba że źle ją karmiłem. Albo mi się wydaje, że nie urosła za dużo. Ale ona ma teraz, czekajcie. To był kwiecień, końców kwiecień, maj, czerwiec. No, 3-4 miesiące ona ma jakoś już. Także, moi drodzy, nic tylko... Ja tu pozwolę sobie wyjąć to, ten cały tutaj, o, kotnik, czy jak to się nazywa, profesjonalnie, nie wiem, ale wyjąłem. Gdzie ta rybka? A tam. No, także moi drodzy, patrzcie, tak ta rybka wygląda. Wezmę ją na chwilę pozwolę sobie ją wziąć tak i wam ją pokazać, jak ona wygląda, o, ale już więcej nie, więcej ją dajemy do wody. No i moi drodzy, czas na nią. Czas na nią, moi drodzy, także wypuszczamy ją. Czekajcie, bo ona tam się zaklinowała. O, ona musi być tu. I patrzcie. Patrzcie, jakie w ogóle zielone tutaj jest. O, 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 patrzcie. I wypłynęła. Poszła. Gdzie ona jest? Tam. Tam poszła, o. Także, moi drodzy, niech ta rybka sobie żyje ładnie. Niech się chowa. Przede wszystkim niech żyje. Jak już będzie się chowała, niech się chowa. Czy będzie rosła, to już moja rola, żeby ją dobrze nakarmić. Ale, moi drodzy, ja teraz biorę gąbkę
i się biorę za mycie tych szyb. To jest najgorsze, co może być. Jak macie na to jakiś patent, nie wiem, jakąś maszynę czy cokolwiek, ja bym to najchętniej szlifierką przeszlifował, bo kurczę, to jest tak ciężko się to zmywa. Tak ciężko, moi drodzy. Nie wiem, czy też macie z tym taki ogromny kłopot, czy nie. Ja mam tu dużo słońca do tego pokoju, mi z tej strony wpada, więc to pewnie przez to, bo tutaj tego już tak nie ma. Tu jest to i tamta szyba. Ale nie wiem, dajcie znać w komentarzu, bo ja już mam tego dosyć. Także moi drodzy, rybka już lata, a ja się biorę za sprzątanie i później... Właśnie, gdzie jest ten glonojad? A, tutaj. Tu jest glonojad, także moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiaj go złapiemy, jak będzie gdzieś indziej pływał. I nakarmimy jeszcze później rybki, zobaczymy jak jedzą, pokażę wam to wszystko. Także zostańcie koniecznie do końca i zapraszam was do oglądania. Także moi drodzy, jak widzieliście, trochę tu poszorowałem, jest ciężko, ręka boli, bo kurczę, cały czas przydłużać trzeba, tak jak mówię, jak macie jakiś na to sposób, to dajcie znać. No nic, chciałem powiedzieć wieloryb, nasz glonojad coraz bliżej tu się wychyla, także czekamy na niego, a mi nic nie pozostało, tylko wlać preparaty. Nie wiem, czy mam właściwie, bo mi się skończyły, mam tylko bakterie. Także bakterii może podziękujemy. I moi drodzy, wlać świeżą wodę. Także wlewamy świeżą wodę i jeszcze roślinki normalnie bym przyciął, ale coś tych roślinek mało się zrobiło, to znaczy nie mało, ale jakby szybciej rosły kiedyś, ale być może przez to, że bardziej dbałem o to akwarium, teraz widzicie, trochę zarosło, znaczy zarosło, trochę się zmarnowało, ale spokojnie damy radę, także moi drodzy, tak to widzicie wygląda, czekam na tego glonojada, bo chcę go zobaczyć na przedniej szybie jak wygląda, bo jest kosmiczny, także czekamy. No i zaraz oczywiście karmienie rybek. Zapraszam. Także moi drodzy, standardowo ostatnia część przychodzi. O, zamykamy. No i tak się prezentuje całe akwarium. No i zapalamy teraz światło, ale czekajcie, przed tym zgaszamy, tak jak to zawsze wygląda. I teraz moi drodzy, zapalamy, uwaga. I cyk. Patrzcie. Trochę biała woda, ale się wszystko wyfiltruje przez noc. No i moi drodzy, tak to wygląda. Glonojad tam, nie chce wyjść, był tam, ale cały czas za kamieniami, nie chce się pokazać nam skubaniec, także czekamy, czekamy, niech się ośmieli tutaj, żeby wyjść na scenę, na przedni tutaj, przednią szybę. Damy im spokój, światełko się niedługo gasi, bo tak czasówka mija. No i moi drodzy, tak to wygląda, widzicie. Te rybki pływają. Gdzie jest ta nowa w ogóle? Gdzie jest ta nowa? Gdzie się mamy? Uwaga, uwaga. No ja jej tu nie widzę. Gdzieś na pewno jest. Jest. O, tutaj. Tutaj płynie, patrzcie. No, sobie pływa, także daje radę. A my nic, tylko bierzemy pokarm i moi drodzy, nakarmimy rybki. Także zaglądamy tu do naszego pokarmu. Weźmiemy te dwa pokarmy. No i karmimy rybki, patrzcie. Tutaj wam wyświetlę, jak one żerują. Ja sobie otwieram tą puszeczkę. No i cyk, karmimy. Patrzcie, nie są głodne za bardzo, ale podpływają. Jedzą, jedzą. No. Także moi drodzy, widzicie, tak to wygląda. Jeszcze drugi pokarm. Cyk.
ten dla tych rybek na dole. Lewą ręką, żebyśmy nie przysypali. Wszystko jest ok. Także moi drodzy, widzicie, ja jestem zadowolony bardzo z tego nowego glonojada. Patrzcie, tam sobie siedzi. No i dajcie znać, co wy o tym myślicie. Ja jestem mega zadowolony z tego zakupu. Zobaczymy, jak mu się będzie tutaj mieszkać. No i ja wam dziękuję bardzo serdecznie za te oglądanie dzisiejsze. Jeżeli chodzi o plany na przyszłość tego akwarium, to na razie zobaczymy spokojnie, niech zobaczymy, jak glonojad robi robotę, a wy dajcie znać koniecznie, co mógłbym tutaj wpuścić. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za ten akwarystyczny odcinek. Subujcie, jeżeli wam się taki kanał podoba i łapkujcie, jeżeli takie filmy wam się podobają. Komentujcie. Do następnego. Siemaneczko. Cześć wam.